Chwała Bogu. Wiecie, tylko tak, kiedy słuchałem też tych słów, tak gdzieś mój wzrok się skierował właśnie ku tym słowom, też z tego 12 wersetu. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił. Wiecie, tak sobie pomyślałem też nad sobą. I tak od razu, kiedy sobie pomyślałem, tak przyszło mi, że wiecie, kiedy to Bóg nie uzdolni nas, kiedy to Bóg nie wzmocni, to nikt z nas sobie nie poradzi. Nikt z nas sobie nie będzie w stanie poradzić. Dlatego tak ważnym jest, ta Ewangelia jest przesiąknięta tą właśnie informacją, że u Niego szukaj pomocy, do Niego przyjdź z tym. Wołaj do Niego, On ci pomoże. Niektóre sytuacje, doświadczenia, które można powiedzieć, większość doświadczeń, może nawet wszystkie doświadczenia, które spadały na apostoła Pawła, one były za mocne, jeżeli chodzi o niego, jego ciało. Ale jeżeli chodzi o Chrystusa, one nie były za mocne. On przechodził te doświadczenia dzięki Jezusowi Chrystusowi. I dlatego on tutaj tak woła wyraźnie i mówi, że dzięki składam temu, który mnie wzmocnił. Później mówi też właśnie o tym, co tu już było wspomniane, tak mocno za to, że On uznał mnie za godnego zaufania. Ale wiecie, dzięki Bogu za to, że ja i ty, kiedy Bóg powoływał nas sobie, On powiedział mi i tobie, zaufaj mi. Zaufaj mi, ja cię wzmocnię, ja uczynię to, co jest potrzebne. Ja cię wzmocnię, ja cię podeprę. Tylko wierz we mnie, należ do mnie, zaufaj mi, choć nieraz wydaje się, że w pewnym momencie są doświadczenia, które rozkładają na łopatki, w pewnym momencie już nie dajesz rady, w pewnym momencie już możesz sobie myśleć, to już nie ma sensu normalnie, ile razy. Wiecie, ale kiedy przyjdzie człowiek do Jezusa Chrystusa i u Niego szuka pomocy, to On jest tym, który chce wzmocnić i On jest tym, który chce uczynić w nas to, abyśmy byli godnymi zaufania. On jest tym, wiecie, bo kiedy to by miałoby się opierać na naszym ciele, wiecie, na tym, co jest w naszym ciele, w moim, w twoim ciele, kogokolwiek, najlepszego człowieka na tej ziemi, w cudzysłowie ciele, to nie miałoby żadnego sensu, ale jeżeli to jest oparte na nim samym, że to on czyni to w nas, wiecie, to jest zupełnie coś innego, to jest zupełnie inny temat. Wtedy okazuje się, że w doświadczeniach, w których ty normalnie byś padł, po prostu byś, no nie wytrzymał po prostu, to wtedy Ty przechodzisz, dlatego że Jezus Chrystus cię wspiera, to On cię podpiera. Wiecie, naprawdę, niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla ciebie właśnie dzięki składać temu, który nas wzmacnia. Dzisiaj byśmy tutaj nie byli, naprawdę nie byłoby mnie, ciebie. Nic nam by nie można było powierzyć, gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie ten, który wzmacnia, ten, który czyni to, co potrzebne. Nic nam nie byłoby w stanie zostać powierzone, wiecie. A tak jak apostoł Paweł, on jest pięknym przykładem tego, Bóg uznał go za godnego zaufania. W Jezusie Chrystusie Saul narodził się. W Jezusie Chrystusie narodził się i kiedy to jego wnętrze się zmieniło, jego wnętrze stało się nowe, to wszystko stało się nowe. Wiecie, wtedy nastał ten moment, kiedy Bóg uznał go za godnego zaufania. Jeżeli to by się nie wydarzyło, jeżeli apostoł Paweł, wtedy jeszcze Saul, nie spadłby z tego konia, nie ochrzciłby się, nie wyruszyłby za Jezusem Chrystusem, nie uznałby Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela, to nie byłoby takiej możliwości, żeby Bóg uznał go za godnego zaufania. Po prostu nie ma takich szans. Dopiero kiedy człowiek narodzi się w Jezusie Chrystusie, dopiero wtedy staje się dzieckiem Bożym. Dopiero wtedy jest w stanie wyruszyć, zmierzyć się z doświadczeniami. A dlaczego jest w stanie zmierzyć się z doświadczeniami? Tylko i wyłącznie dlatego, że to Jezus Chrystus staje się w centrum. To On przyjmuje kontrolę. On bierze te stery. Wiecie, i w Pawle pięknie to widać właśnie, co Jezus Chrystus uczynił w nim. Wiecie, naprawdę tak się patrzy to normalnie. Mówi się, Panie, właśnie uczyń to też ze mną. Uczyń to po prostu ze mną, żebym miał siłę do przechodzenia przez te doświadczenia. Tak jak było wspomniane, każdy z nas jest postawiony w jakimś miejscu, w jakimś doświadczeniu. Gdzieś, gdzie mamy reprezentować Jezusa Chrystusa. I nie mówię tu tylko o pracy, szkole czy gdzieś tam, ale mamy rodziny, mieszkamy nieraz razem, są różne doświadczenia, naprawdę. Spotykamy się, Pan nas stawia w tych doświadczeniach i teraz
w jaki sposób ja będę korzystał z Pana, czy będę od Niego czerpał to, żeby On mógł to uczynić we mnie, czy też nie. Wiecie, naprawdę to Jezus jedynie jest w stanie wzmocnić mnie i Ciebie. On jest jedynie w stanie Cię przeprowadzić przez doświadczenie, jedynie On. Tylko Jezus Chrystus. Jedynie jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, jeżeli trwamy w Panu Jezusie Chrystusie, jesteśmy tymi, którzy są godnymi zaufania. Inaczej nie ma szans. Choćbyś był najlepszym człowiekiem, ja bym był najlepszym człowiekiem, najbardziej uzdolnionym, najbardziej godnym zaufania kiedyś w pociele, tak? Człowiekiem, który najlepiej trzymał tajemnicę kiedyś po ciele, to nie ma znaczenia. Jeżeli w tych tematach, w duchowych tematach, kiedy musisz wyjść naprzeciw wrogowi duszy naszej, przeciwko diabłu, tutaj nie ma żadnych umiejętności, te ludzkie nic nie pomogą, nic. Po prostu żeby najlepsze były, nic nie pomogą, nic. Zawiedziesz się na tym, to tylko zrobi krzywdę tobie i innym. Tak jak było napisane w Starym Testamencie, jest napisane, że Izrael wiele razy próbował się oprzeć na Egipcie. W cudzysłowie, wiele razy mogłeś ty czy ja próbować oprzeć się na swojej cielesności, na tym, co w tym ciele, na jakichś cechach. Co się wtedy z tym działo? To wbijało się w dłoń. Nie tylko w dłoń, nieraz i głębiej, wchodziło w różne tematy. I jak ciężko było później to wyjąć jeszcze, żeby się to wygoiło. Wiecie, to nie był taki... I gdyby nie Bóg, gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie ten, który jest jedynie w stanie wzmocnić, jedynie w stanie opatrzyć i uratować, to nie byłoby szans dla mnie i dla ciebie. Wiecie, naprawdę dzięki Bogu, naprawdę dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa, że właśnie ten Jezus Chrystus, tu apostoł Paweł pokazuje tak wyraźnie ten temat, że właśnie to ten Jezus Chrystus, ten, którego wam głoszę, ten, który zmienił mnie i ten, który mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, taki byłem. Patrzcie, co ten Jezus uczynił ze mną. Ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze, a łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. To uczyniło, to Jezus Chrystus uczynił to z Pawłem. To Jezus Chrystus czynił to z Piotrem. To Jezus Chrystus czynił to z wszystkimi, którzy dali się dla Niego, oddali się dla Niego. Zostali ochrzczeni, nawrócili się do Jezusa Chrystusa i zostali zrodzeni na nowo. To Jezus Chrystus to uczynił i chwała Bogu za to, że On właśnie to uczynił w taki sposób. I dzięki Bogu, że te narzędzia w taki sposób silny przemawiały, że my dzisiaj możemy z tego korzystać. I wiecie, naprawdę, niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie, naprawdę dla mnie i dla Ciebie, żeby pomógł nasz Pan Jezus Chrystus, żeby w tych doświadczeniach wszystkich, w jakich jesteśmy, a sporo mamy doświadczeń, gdzie musimy wygrać. Ale nie wygramy nigdy, jeżeli to będzie oparte na mojej sile czy Twojej sile. Nie ma takiej możliwości. Wiecie, nieraz niestety, ale próbujemy. Próbujemy w własny sposób spróbować wygrać i to się nie udaje. I dzięki Bogu, że się nie udaje. Bo uda się tylko i wyłącznie na Jezusie Chrystusie. Tylko kiedy to On będzie w centrum, kiedy On przeprowadzi, wtedy się to uda. I ja wierzę, naprawdę wierzę, że Pan Jezus Chrystus właśnie to uczyni z Tobą, ze mną. Przede wszystkim ze mną i z Tobą. Naprawdę, bo naprawdę to jest tak ważne właśnie, żeby to Jezus stał w tych wszystkich doświadczeniach w centrum, żeby patrzeć na Niego, żeby właśnie Jemu składać dzięki. I człowiek, wiecie, tak sobie jeszcze pomyślałem, że człowiek, który wypowiada takie słowa, dzięki składam temu, który mnie wzmocnił. Człowiek, który dziękuje komuś za coś takiego, to musi być 100% pewny, że ten ktoś to uczynił. Człowiek nie dziękuje, wiecie, normalnie człowiek nie dziękuje za coś, czego nie doznał, za coś, czego jakby, to tak jakbyś przyszedł i byś dziękował za samochód, którego nie dostałeś. No to wiadomo, człowiek wierzący, są takie przypadki, znamy takie historie, że człowiek wierzy w Jezusa Chrystusa, były takie przypadki, że dziękował już za coś, czy dostał, ale normalnie tutaj w tych relacjach ludzkich, tak jakbyś poszedł do ciebie i powiedział, dziękuję ci, że mi dałeś swój samochód, a ty sobie myślisz, no przecież mój samochód dalej jest moją własnością, tak? No to byśmy pomyśleli, to jest jakieś dziwne, ale wiecie, tutaj widać apostoła Pawła. Widać właśnie w ten sposób, że on dzięki składa temu, który mnie wzmocnił, bo on miał pełną, 100% świadomość, co Jezus z nim uczynił, co uczynił i co się stało z nim przez to, że Jezus Chrystus stał się jego Panem i Zbawicielem. I on dziękuje za to, co Jezus uczynił w nim. W innym miejscu czytamy o tym, że ja nie będę wam mówił o czymś innym niż to, co doznałem z Jezusem Chrystusem. I to apostoł Paweł doznał z Jezusem Chrystusem.
I dzięki Bogu za to, że my dzisiaj możemy to czytać i możemy się nad tym zastanawiać. I dzięki Bogu, że Duch Boży może mnie i Ciebie poruszać i wskazywać właśnie ten kierunek. Jezus Chrystus, ten, który może Ciebie i mnie wzmocnić. On jedynie. Amen.